instead of his senior at that time. Thank you.
Kolejność walk zadecydowała o tym, że z drugiego miejsca w grupie po przegranej z Chinami udało się z drugiego miejsca awansować do meczu finałowego. Myślę, że to nie koniec emocji na dzień dzisiejszy. Dziewczyny są bardzo zmotywowane. Trzymamy kciuki wszyscy i miejmy nadzieję, że zakończy się to wszystko jak najlepiej dla nas. Choć nie ukrywam, czeka nas ciężka przeprawa, ponieważ mecz finałowy odbędzie się z reprezentacją Brazylii, w której znajdują się już światowe nazwiska. Natomiast nie możemy nic tutaj przesądzać. Judo to jest taki sport, gdzie wszystko się może wydarzyć, więc proszę trzymać kciuki za nasze dziewczyny. Początek był bardzo dobry, już zaczęliście od 4-1 z Francją, chociaż pierwszy pojedynek był przegrany. Jeśli chodzi o pierwsze pojedynki, no niestety nie mamy zawodniczki w kategorii 52 kg. Zawodniczka Kinga Kubicka startuje w turnieju indywidualnym w kategorii 48 kg, więc jakby samo to powoduje, że już ma 4 kg niedowagi do tej kategorii w turnieju drużynowym. Co znów skutkuje tym, że jest troszeczkę mniejsza i odrobinę słabsza od tych przeciwniczek z kategorii do 52 kg. Niemniej jednak radzi sobie bardzo dobrze. Pojedynki, które przegrywała, to były naprawdę bardzo dobre pojedynki, natomiast przegrywała je minimalnie, na kary bądź jedną na jakieś jedno yuko. Pojedynek z Chinkami również był bardzo emocjonujący. No, tam niewiele brakowało, żebyście wygrali. Niewiele brakowało. Według naszej tutaj jakiejś oceny nie zostały zaliczone dwie akcje. W pierwszym pojedynku właśnie Kingi Kubickiej, która jakby skontrowała zawodniczkę chińską, za co należały się punkty. No niestety nie otrzymała tych punktów i później dwoma karami tak przegrała walkę. Gdyby te punkty były, byłoby już 1-0 dla nas, tak? Więc ostateczny werdykt brzmiałby 3-2, ale dla Polski. No właśnie, już pewniejszy udział w półfinale. Już pewniejszy udział, natomiast nie ma, nie miało to większego znaczenia, ponieważ przy dwóch grupach, tak jak w systemie takim rozgrywanym jak tutaj, z drugiego miejsca w grupie również można walczyć o wejście do finału, w półfinale. I to się udało. Tylko nie byłby taki trudny rywal jak Rosja, prawda? No ciężko tutaj teraz oceniać. Zobaczymy co będzie w walce finałowej. No bo to są te zawodniczki, z którymi ewentualnie spotkalibyśmy się w półfinale, wygrywając swoją grupę. A jak z Rosjankami, jak pan ten mecz przeżył? Och, jeszcze ciężko zebrać myśli, bo no, zaczęło się dość kiepsko. Tak? Pewny punkt, który tak naprawdę mieliśmy mieć w postaci wygranej walki Arlety Podolak, walka zakończyła się dyskwalifikacją, ponieważ Arleta wykonała rzut, który nazywa się Uchimata, i upadła na głowę, co zgodnie z przepisami sędziowskimi, tak, skutkuje dyskwalifikacją z danej walki, tak? Więc zrobiło się 2-0 dla Rosjanek. Natomiast proszę nie zapominać, że zostały jeszcze 3 zawodniczki i te 3 zawodniczki zrobiły to, co powinny zrobić, więc wygrały swoje pojedynki i szczęśliwie zakończyliśmy mecz wynikiem 3-2 dla Polski. Dziewczyny spisały się pięknie. Z Rosjankami walczyły bardzo dobrze. Te emocje, które mi towarzyszyły, jeszcze jestem pod wrażeniem ostatniej walki. Naprawdę jest to coś pięknego. Pięknie reprezentują wojsko, pięknie reprezentują przede wszystkim nasz kraj. Oby nie zapeszyć. Może będzie złoty medal. Yeah!
teraz tylko kołczy Gary. Arleta Podolak, 57 kg. Agata Ozdoba, poniżej 63 kg. Zapomniałeś judo? Nie. Daria Pogoszelec, 78 kg, olimpijka z Londynu. Kinga Kulicka, 48, a dzisiaj 52. Karolina Tałak, 63, a dzisiaj 70. Kalipa Mohamed-Senir, 63 kg. Tak, mają pecha do nas, często z nami przegrywają, także chyba się aż tak nie zdziwiły, kiedy finał im odebrałyśmy. A finał z Brazylią, no taki trochę ciężki, trzeba przyznać, to zaraz przegrałyśmy, ale wiemy nad czym pracować i na następnych igrzyskach CISM wyrwiemy im to złoto. A jak się właśnie czują debiutantki w reprezentacji Wojska Polskiego na igrzyskach i w ogóle na wojskowej imprezie? Fantastycznie. Trzecia i czwarta debiutantka. Tak, też dobrze. Fajna impreza. Fajna, jest to, że myśmy taką ekipę i wygrywamy dla wojska. Tak, medale. Tak. A tutaj weteranki. Tak, doświadczone. Najstarsze. Mamy oko na trzecie igrzyska. Tak. Wyprowadzają nas. Na drugich igrzyskach byliśmy piąte. Teraz kobieta, więc pniemy się do góry pomalutku. Mecz finałowy. Sam wynik nie odzwierciedlał przebiegu tego spotkania. Były bardzo wyrównane walki. Myślę, że dziewczyny, tak jak obiecywały, już niebawem wezmą rewanż. Oby to było jak najszybciej na zawodach indywidualnych, czego im i sobie jako trenerowi życzę. Dzisiaj w finale Brazylijki były trochę lepsze i to jest prawda. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Brazylijki przegrały z Rosjankami, z którymi myśmy wygrali. No, w finale było jak było, niemniej jest to olbrzymi sukces, dlatego że w porównaniu do Rio 4 lata temu drużyna kobieca nie miała żadnego medalu. Tutaj mamy medal srebrny i to jest wielki sukces. Powiem szczerze, że te trzy medale indywidualne kobiet, srebrny medal Dali Pogorzelec, brązowy medal Karoliny Tełach i brązowy medal wczoraj Arlety Podolak i srebrny medal drużynowo, uważam to za wielki sukces tej drużyny, zwłaszcza, że drużyna, mówię, jest świeża, odnowiona. Jeśli mówię o aspekt sportowy, ja i trener Tabisz, to jesteśmy zadowoleni, zresztą zawodnicy też, to patrzę, no brakuje troszeczkę tam, może jeszcze jakiegoś medalu, może Łukasz Błach, no ale mówię, no tak, to jest sport, tak. Bardzo emocjonujące półfinały z udziałem Polek, no i fantastyczne zakończenie walki przez Darię Pogorzelec. Ja uważam, że mówię, jestem mile zaskoczony, Daria Pogorzelec, która w ogóle przegrała z wicemistrzynią świata, tą Słowenką Walensek, aktualną, z Karoliny Tełach, tak, jestem zadowolony, zwłaszcza, że ona jest wcielona 1 września i tak obawiałem się, że może troszeczkę tam nie udźwignąć tej presji. Ona startuje w 63, a poszła do kategorii 70 kg z niedowagą, ale super, naprawdę, zwłaszcza, że jeszcze z Rosjanką, która wygrała tą swoją kategorię wagową, przegrała tylko przez tą madną karę Sido. Bliżej, bliżej.